co, Aneta, zaczynamy bardzo kontrowersyjny temat. Wcześniej testowałyśmy szczotkowanie ciała i to było coś, czym się zachwycał cały internet. Więc było nam łatwiej, a teraz mamy coś, co budzi bardzo skrajne emocje. Tak, i ma bardzo różne opinie, w przewadze te negatywne. Tak, zdecydowanie większość jest negatywnych, chociaż na samym początku, jak ja o tym temacie się dowiedziałam, czyli o kamieniach do depilacji i różnych takich padach do depilacji, specjalnych metodach, w których nie potrzeba ostrzy, nie są stosowane żadne wyrywanie włosów, mają być niby bezbolesne i bezproblemowe. Słyszałam o nich na samym początku i były wtedy zachwyty. A później pojawiła się cała masa negatywnych komentarzy i już one zalały internet. No więc... Właśnie zauważyłam, że też te negatywne opinie pojawiły się zaraz po tym, jak rynek został zalany przez bardzo wiele różnych produktów, które ludzie utożsamiają. A to się okazuje, że produkt produktowi nie jest równy. I chociażby patrząc na nasze testowane produkty, twój zupełnie wygląda inaczej niż mój. Innego, tak. No, robiąc research do programu, wpisywałyśmy hasło kamienie do depilacji. Tak? A to widać, że jest zupełnie co innego. Twój może i wygląda jak kamień, chociaż ja bym go bardziej porównała do szczotki. Z wyglądu, jak leży tak górą, to wygląda trochę jak szczotka. Dokładnie. A tak teraz, jak podniosłaś go na takie jakieś plastikowe mydełko, nie wiem, jakbym to określiła. Natomiast mój, stosuje się go w ten sposób, tak wkładając na rękę, ja bym powiedziała, że to najbardziej mi przypomina pilnik do paznokci. Jeżeli chodzi tutaj o... szczotkę do masażu, taką podprysznic. Tak, tak, tak. Ale jeżeli chodzi o tą strukturę tego podłoża, którym się depiluje, no to jest to jak taka polerka do paznokci, bym powiedziała. Albo taki najbardziej drobnoziarnisty pilnik. Więc to jest zupełnie co innego wizualnie. No mój wygląda jak taka, jakie mydełko. I z tego, co podaje producent, jest tutaj ta część ścierająca jest zrobiona z nanoszkła. I rzeczywiście, jak się przyjrzy człowiek, to widać takie bardzo drobne... Pokaż. To wygląda troszeczkę jak w depilatorach. Są te takie metalowe nakładki, które mają takie drobne dziurki. Tak, tak, tak. Tylko, że to są dużo mniejsze. Tak. Mi jeszcze się skojarzyło z golarką do swetrów. Która też ma takie dziurki, tylko większe. No tak, ale w każdym razie żaden z tych naszych produktów nie przypomina kamienia, bo jak ja przeczytałam, Boże, kamienie i rzeczywiście sobie wyobrażałam, że ktoś pociera skórę kamieniem, to nasze kamieniami nie są. Twój nie ma rączki, rzeczywiście się go używa jak mydełka. Chyba, prawda? Tak. A mój, zdziwiłam się, powiem szczerze, tym, że on jest taki płaski i na samym początku rozczarowałam, jak otworzyłam pudełko. Natomiast o tyle jest fajne, że on się wygina i może się dostosowywać do skóry, co do kształtu nogi, tak, pachy, co na samym początku mnie zachęciło, jak już zaczęłam z tego korzystać. No, ale efekty były różne, bo my mamy bardzo różne doświadczenia z tym, prawda? Tak, ale jeszcze chciałam wrócić do tego, jak ja szukałam tego produktu, bo wiem, że ty kupowałaś w sklepie. Ja poszłam po prostu do drogerii, bo w ogóle mój pomysł na ten odcinek i na te testy powstał, gdy zobaczyłam takie zapytanie na jednej z grup, czy tam w której ze znanych drogerii można kupić taki przyrząd do depilacji. I wtedy pojawiła się fala hejtu, że nie rób tego, to jest niebezpieczne, to jest straszne, tym sobie można zrobić krzywdę. Było też kilka bardzo pozytywnych i entuzjastycznych komentarzy, no więc trzeba było sprawdzić. Więc mój jest rzeczywiście z drogerii i kosztował 25 zł. Takich nakładek, które można sobie tutaj przykleić, wymiennych, jest kilka. No, producent obiecuje, że to starcza na kilka razy i rzeczywiście, mimo że robiłam tą depilację na mokro, to ta pierwsza nakładka nadawała się do ponownego użycia jeszcze kilkakrotnie, gdybym zechciała to zrobić, ale o tym później. Ja zdecydowałam się szukać tego w internecie. I przeszukałam bardzo wiele aukcji na portalu właśnie aukcyjnym. No, była masa produktów z Chin.
I w większości produkty te dostawały w skali 1 do 5 jedną gwiazdkę. Mhm. Więc zaczęłam szukać dalej i trafiłam na produkt, który miał 4 gwiazdki. No właśnie, ile za niego zapłaciłaś w ogóle, bo przekrój cenowy jest niesamowity. Ten mój jest jednym z najtańszych takich produktów do depilacji pod hasłem niby kamieni, ale widziałam też w internecie takie za 99 zł. Tak, ale ja nie poszłam w tą najwyższą półkę. Wzięłam produkt, który byłby przystępny dla przeciętnego, przeciętnej mamy. I około 22 zł kosztowało mój. Aha, czyli nawet był tańszy od mojego. Tak, z przesyłką powiedzmy. No tak, jest okay. Prawie przesyłka się zrównała z ceną tego. W każdym razie niedrogi, ale miał stosunkowo dobre opinie. Przy czym zaznaczę, że były opinie, wiele opinii na 5 i takie dużo opinii takich na 3. Czyli tak. Ale nie było tak, że produkt był totalnie zjechany, że nie nadaje się. No, a jednak większość tych produktów jest. Tak, bo większość, większość, mega na, większość właśnie tych co, produktów, co oglądałam na tym samym portalu, no to miało jedynki. I takie skrajnie złe. No i właśnie to było takie mega zachęcające, żeby przetestować te sposoby depilacji, dlatego że no, o producenci obiecują fajne rzeczy, bo że ta depilacja jest bezbolesna, że jest dobra dla początkujących. No bo ja na przykład sama pamiętam mój początek depilowania ciała, jak byłam bardzo młodziutką dziewczyną, to praktycznie bez plasterka się nie szło obyć, tak? Gdzieś zawsze jakieś zacięcie było. No było to bolesne, bo to też i nieestetyczne przez to. Tu miałam rzekomo tego uniknąć. Miało też być to dobre dla osób, które mają problem ze wzrastającymi włoskami. Tak? Miało być szybkie, tanie. U nas w przypadku mojego produktu producent obiecuje, że on starcza na 5 lat. Proszę. Że jest bardzo higieniczny, bo tak naprawdę wystarczy umyć go pod kranem wodą z mydłem. No to mój tak tanio już nie wyjdzie, tak? No bo tutaj jest, to jest już druga nakładka. Raz, dwa, trzy, cztery, czyli 6 w sumie nakładek. No to myślę, że to trzeba przynajmniej raz, jeżeli ktoś bardzo lubi mieć gładką skórę i rzeczywiście robi taką depilację często, no to musiałby zaraz w miesiącu kupować takie urządzenie. To nie będzie tania metoda w tym przypadku. No tak, to nie będzie tania. No i jeszcze niby bezbolesne mówią. No i tutaj bym polemizowała bardzo mocno, czy to jest bezbolesne, ale o tym porozmawiamy za chwilę. Jak poszły testy? No powiem ci tak, że jak otworzyłam to, to się bardzo zdziwiłam sobie. Myślę, Boże, no pilnik. Pilnik do ciała, ja mam tym spróbować się depilować. Czytałam w internecie, że kobiety niektóre robią to na sucho, inne na mokro. Spróbowałam przejechać tym po skórze łydek na sucho. No to od razu mnie tak zaszczypało, zabolało, że powiedziałam sobie no way, nie robię tego. No i rzeczywiście już do testów przystąpiłam tak jak gole nogi na co dzień, czyli w wannie z użyciem sporej ilości mydła. Po prostu w kostce, bo daje taki dobry poślizg, żeby nie zaciąć się. No i w ten sposób robiłam to okrężnymi ruchami. Pierwsza myśl to była, że to jest po prostu genialna rzecz. Rzeczywiście, co prawda dłużej to zajmowało niż golenie się maszynką taką zwykłą, ale no było to, że rzeczywiście sobie tak pomyślałam, o Boże, to może fajne będzie, jak córka moja podrośnie, to jej zapodam coś takiego, bo nie zatnie się tak, jak ja się zacinałam za czasów nastoletnich. I fajnie, bo rzeczywiście te włoski były, jakby się wycierały z tym urządzeniem. Nie czułam żadnych podrażnień, no bo tego namydlenia miałam bardzo dużo. Więc łydkę całą zrobiłam, było wszystko spoko. Ale jak przeszłam do kolan, no to tak troszeczkę mi coś zaszczypało, ale sobie myślę, no zaszczypało, no to ma prawo się tak zadziać, nic złego nie będzie. No jak już wyszłam z tej kąpieli i zaczęłam się wycierać, to popatrzyłam na moje kolana, które wyglądały trochę. Wyglądały te kolana trochę jak za czasów, jak byłam dzieckiem. Dużo biegałam po podwórku i zdarzało mi się przewrócić.
I takie właśnie mega duże otarcie skóry się pojawiło. Okay, tutaj mamy galerię, już ci pokazuję. No zobacz. No to jest jednak spore otarcie. Się przewróciła na tym kolorze. Tak, które powiem ci, że to miało miejsce tydzień temu dokładnie i to mi dopiero schodzi. I schodzi tak jak taki klasyczny strób u takiego właśnie niesfornego dzieciaka, który za dużo biega. Także no... Powiem tak, być może gdybym ja to zrobiła na rozprostowanej nodze, a ja miałam nogę zgiętą, skórę nad kolanie napiętą, kość mocno wystającą i może ja za mocno przyjechałam, za szybko chciałam to zrobić. To na mokro to robiłaś? Robiłam to na mokro właśnie z tym mydełkiem, tak? Z dużą ilością mydła. Oj, to sobie, wolę nie wyobrażać, co by było, gdybym ja zaryzykowała i zrobiła to na sucho, to byłby po prostu dramat. No to opowiadaj teraz, Aneta, jak twoje łydki, tak? Bo moje już wiadomo, że skończyły się dramatycznie. U mnie nie było tak źle, bym powiedziała, że nawet bardzo dobrze. Testowałam go na tą szczoteczkę na sucho. I zobacz właśnie. Ale to tutaj dużo tej mączki ci się zrobiło, co? Włosy, ale więcej powiedz, czy mniej, jak przy szczotkowaniu ciała? Wiesz co, porównywalnie nawet bym powiedziała, że więcej. Tej mączki więcej. Tej mączki więcej. Czyli by to świadczyło o tym, że ten naskórek jednak może być podrażniony. Ściągnęło mi ten naskórek, ale nie czułam żadnego podrażnienia. Bardzo fajnie też, że usunęło włoski. Więc nie mam w ogóle zastrzeżeń, jeśli chodzi o nogę. Później za chwilę sobie wybalsamowałam ją i była naprawdę gładziutka. Aczkolwiek... Czyli to taki turbo peeling przy okazji jest. Tak, turbo peeling. Aczkolwiek nie jest to takie szybkie jak przy goleniu maszynką, to trzeba przyznać od razu. Te ruchy też wykonywałam w sposób taki kolisty. No i było to skuteczne na nogach, na łydkach, tak? I powiedz mi, żadnych te miejsca, gdzie jest na przykład kostka, kolano, to nie sprawiały ci problemu, czy tam w ogóle omijałaś te strefy? Omijałam, dlatego że nie mam nawet konieczności tam golenia włosków. Natomiast na kolanach też nie próbowałam. Nie próbowałam, bo się obawiałam tego efektu właśnie na tych... Zasugerowałam się też opiniami z internetu tego produktu. Tam właśnie kobiety mówiły, że nie nadaje się do testowania właśnie tych nierównych powierzchni, w tym też delikatnych okolic jak pachy. No i z pachami, słuchaj, też mi... No, też tak, pachy, co mimo idziemy, tego, że spróbowałam na mokro, podrażniło mnie. O, widać takie nawet rumień taki lekki. No nie był to taki strupek jak u ciebie, nie, taki, nie w takim stopniu, natomiast... Czyli nie było prawdziwego otarcia, tylko po prostu jakieś podrażnienie takie lekkie. Kilka godzin czułam, że mnie szczypie skóra. Więc... No to u mnie było gorzej, bo ja też zrobiłam pachy. Stwierdziłam, że może skoro kolano kiepsko, to może pod pachami, no, gdzie nie ma tak naprawdę tego miejsca, gdzie by kość wystawała. No i też na mokro, też w kąpieli wypróbowałam tak samo kolistymi ruchami, namydliłam bardzo mocno tą pachę. To co się potem zadziało, to jest masakra. Ja miałam tak bolesne pachy. Powiem ci to mnie ciekawie. Aż mi to delikatnie spuchło. Ja musiałam sobie pobalsamować tą skórę, żeby ona w ogóle mnie nie piekła. Nie byłam w stanie użyć dezodorantu nawet. Co prawda tylko jeden dzień, ale było to mega zaognione. I przy każdym możliwym ruchu czułam, że coś tam się pod tą pachą zadziało, więc nie polecam absolutnie robienia tego w tym miejscu. To nie był dobry pomysł. Ja tylko dodam na koniec, że próbowałam też to na rękach, chociaż na co dzień nie golę rąk. No pokaż, zobaczmy. Takie masz tutaj malutkie, widać włoski, tak, bardzo malutkie, jasne. Bardzo jasne, bo delikatne. To wiesz, po sezonie ze słońcem to faktycznie... No i tu rzeczywiście jest gładziutko, no, ale nie ma mączki, czyli co? Nie ma mączki, właśnie nie miałam mączki na rękach, nie wiem, być może dlatego, że włosy są bardzo delikatne na ręce. I to bardzo szybko, naprawdę, przy jednym ruchu to się... Byłam w szoku właśnie i od tego zaczęłam. I pamiętam pierwsze właśnie moje wrażenie, tak jak twoje.
Boże, jaki magia, no nie. Mhm. Magia, ale nie, w praktyce wychodzi na to, że to nie jest produkt tak wszechstronny, chociażby jak maszynka do golenia. No tak, zdecydowanie. I tak maszynka jest szybka. Ja w ogóle jestem mega fanką męskich maszynek do golenia zarostu. Uważam, że nie ma nic, co sprawniej, szybciej, delikatniej i pod odpowiednim kątem ten włosek zetnie. Aczkolwiek no rzeczywiście to muszę przyznać z ręką na sercu, żeby nie demonizować takich urządzeń, które kobiety testują, że ja nie mam problemów z wrastaniem włosków, więc pewnie gdybym je miała, to może bym była chętniejsza, żeby chociażby ten swój produkt przetestować. No właśnie, a propos tak? wrastania włosków. Ja miałam jeden taki włosek, co mi wrastał na nodze, na łydce i rzeczywiście przetestowałam i odblokował się. No. W komentarzach przy aukcji tego produktu słyszałam właśnie ochy i achy same na temat właśnie wrastania włosków, więc Być może dla kobiet, które warto mają rozważyć. Nie, tak. Produkt nie jest jakby drogi. Na wrastanie włosków jest 20 zł, no to nie jest majątek, więc jak ma ktoś ten problem, myślę, że powinien przetestować. Warto wypróbować. Tak. No, aczkolwiek myślę, że chyba nie będziemy polecać, żeby robić to w strefie bikini, bo skoro pod pachami sobie zrobiłeś taki kuku, to tutaj by była masakra. Natomiast no, często gęsto kobiety nie zakładają, nie odkrywają nóg ze względu na te wrastające włoski, zwłaszcza na początku sezonu, zanim jeszcze pójdą na jakąś depilację trwalszą. Mhm. Więc myślę, że to jest no, warto wypróbować. Ja nie wiem, czy sobie czegoś takiego nie kupię. Zwłaszcza, że no tak już podsumowując całe te nasze testy, znalazłam sposób na to, żeby wykorzystać. Nienawidzę marnować pieniędzy i kupować czegoś, co potem wyrzucę, więc szukałam zastosowania. No i znalazłam po prostu fenomenalne zastosowanie, które się każdemu, kto ma taki przyrząd i boi się go stosować na skórę, bo już sobie raz zrobił krzywdę, to jest taki pomysł, żeby nie wyrzucać. A mianowicie jest to fantastyczna golarka do ubrań. No. Zobacz, wzięłam kurtkę mojej córki, która miała takie wszystkie takie superki, jak to się dzieje na swetrach, na właśnie płaszczach. No, brzydko to wyglądało. Ja zazwyczaj usuwałam takie niedoskonałości na tkaninach właśnie maszynką do golenia. Mhm. Natomiast była to taka metoda, która tak, na swetry się nie nadawała, bo można było już przeciąć po prostu materiał, zniszczyć. Z płaszczami też miałam wrażenie, że można przesadzić i zrobić jakieś takie uszkodzenia na materiale, natomiast tym kolistymi ruchami tak pousuwałam te włoski, że no po prostu kurtka, nówka, sztuka, zobacz. Tutaj nie ma już praktycznie nic, to jest ten fragment materiału, który później jeszcze wyczyściłam taką środką do czyszczenia już jakichś włosków, tak, kłaczków z ubrań. No więc rzeczywiście to mi się sprawdziło, więc ja te wszystkie kolejne moje naklejki zachowam i będę tym po prostu czyściła ubrania, swetry. Przyznam się, że ja też próbowałam mój na swetrze. I efekt był naprawdę fajny. No, także można powiedzieć, lepszy, że dobra golarka do ubrań. Lepszy niż ta taka na baterię golarka do swetrów, którą mam w domu, ale która nie sprawdza się to dobrze. Tak, tak. No ja też taką golarkę miałam i nawet w sumie nie wiem, gdzie teraz się wala, gdzieś po pudłach, bo była nieskuteczna, a to jest rzeczywiście godne polecenia, czyli możemy powiedzieć, że polecamy, żeby sobie to kupić, ale nie do tego, do czego producent zachęca. Tak? Ewentualnie mój produkt na wrastające włoski. Tak, no więc co, wiele tych obietnic, które czytałyśmy w internecie od producentów, się nie sprawdza, no bo samo to, że jest to bezbolesne, no to w moim przypadku było bardzo bolesne. Ja rzeczywiście sobie zrobiłam krzywdę. Czy nie ma jakichś skaleczeń? No skaleczeń nie ma, ale czy skaleczenia są gorsze od otarć, to sprawa dyskusyjna. No moje, tak się teraz zastanawiam, można polecić właśnie, jak ktoś chce dobrze spinningować sobie łydki. Tak od czasu do czasu, od czasu do czasu, tak. No. Te wrastające profilaktycznie, włosy. Tak. Może i tak. Ja myślę, że ja sobie coś takiego kupię, no bo co, ja najwyżej będę miała taki wielokrotnego użytku do tych ubrań, do tych swetrów.
No, ale mam nadzieję, że rozwiałyśmy wątpliwości wszystkich kobiet, które szukają dobrej metody na depilację, bo to jest jednak bardzo duży problem, żeby było szybko, żeby było bezboleśnie, żeby było bez tych wrastających włosków. Mnóstwo kobiet chciało to wypróbować, no opinie są negatywne, a nasza w sumie jaka? Taka bardziej neutralna chyba, prawda, ta opinia jest, w zależności jaki produkt wybierzecie. No w przypadku twoim to raczej byśmy powiedzieli no tak, negatywna. Tak. Moja negatywna, ale twoja. A u mnie bym powiedziała taka powiedzmy 50 na 50. Mhm. No dobrze, to już tak podsumowując, ja mojego produktu nie polecam, jeżeli ktoś już go ma, to będzie fajny do swetrów, albo go po prostu można kupić, żeby sobie czyścić te swetry. Mimo wszystko zostanę przy męskiej maszynce do golenia, ona mi się super sprawdza i no, tutaj to kombinowanie z jakimiś kamieniami u mnie nie sprawdziło się. Dokładnie mam to samo zdanie, konfrontując to chociażby ze zwykłą maszynką do golenia, nawet jednorazową, uważam, że maszynka jest szybsza, sprawniejsza i wszechstronna. Ogolimy nią wszystkie miejsca, a ten produkt niestety nie spełni takich samych funkcji. No i można sobie zrobić dużą krzywdę, także uważajcie, nawet jeżeli będziecie chciały zastosować ze względu na te wrastające włoski.